Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do Was Senior Gracz, a to jest kolejny odcinek moich przygód w świecie gry Subsistence. Na początku, jak zwykle, bardzo serdecznie dziękuję za wszelkiego rodzaju polubienia, komentarze, subskrypcje, które pojawiły się od czasu opublikowania poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że ten będzie dla Was jednakowo interesujący. Stał całkiem piękny dzionek. Kurka sobie, jak widać, chodzi spokojnie na wolnym wybiegu. Zobaczmy, jak rosną nasze pomidory i marchewki. Całkiem przyzwoicie. Zajrzyjmy też do górnego inspektu, żeby zobaczyć, co nam tam urosło. Ziemniaczki sobie rosną, nie mają nawozu. I cebulka też nie ma nawozu, więc trzeba będzie szybciutko nawozem podrzucić. A myślę, że wezmę nawóz z kurnika. A mi się co prawda kręci niedźwiedź, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z nim poradzę w razie czego, chociaż nie bardzo mam czym. Ostatecznie zawsze można misia zwabić do bazy i kiedy wetknie łeb przez drzwi, załatwić go po prostu siekierką. Ok, mamy nawóz. Podziel na pół. Raz i dwa. I niech sobie to wszystko pięknie rośnie. A mnie nie pozostaje nic innego, jak udać się na poszukiwanie zasobów. Generator masy wyprodukował masy dosyć. Energii niestety mamy znikomo mało, bo produkowałem właśnie masę, żeby można było później produkować inne rzeczy. Ale jak powiedziałem, do 500 jednostek energii mamy ją praktycznie za darmo. Dobrze, czyli w takim razie ja mam raptem jedną strzałę, więc muszę sobie zrobić kilka strzał. Niestety nie mam z czego zrobić tych strzał, bo nie mam piór, a przecież mojej jedynej kurki nie zabiję. Co ja teraz mogę zrobić? To znaczy, że będę musiał niestety na kury polować na bieżąco misiek. Przylazł do bazy. Nie wiadomo po co. No i tak. I zdaje się, że już mnie wypatrzył. Ła! Jeszcze wlazł mi do bazy. O, skubany. Dobra, goni mnie, goni. A to podłe zwierzę. Gdzie jesteś? No, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, powiedz? A może ugrzązłeś między słupkami? O, słuchajcie, coś podejrzane to jest, bo jest cicho. Tam stoi. Dobra, czyli mam go jakby z głowy. Mogę się zająć innymi rzeczami. Myślałem, że będę go musiał za pomocą siekierki pogonić, ale nie było takiej potrzeby. Dobra, wobec tego cóż, zanurzenie na chwilę, chociaż zobaczmy, czy są wodorosty. Jak się okazuje, one jednak są potrzebne. A przy okazji wycieczka na drugi brzeg. Bo być może tam się coś ciekawego znajdzie. Dobra, to już się zrobiło głęboko. Nie będę tak głęboko nurkował. Nie mam się czym bronić. Nie mam czym polować, słuchajcie. No normalnie taka bieda nastała, że to się w głowie nie mieści. Ale to nic. Czyli teraz trzeba będzie jakąś jedną kurę upolować. Po to, żeby zrobić z jej piór ze dwie strzały. Bo to chyba mniej więcej na tyle wychodzi. Potem znowu polować na kury i w ten sposób sobie odbudować zapas strzał, bo innego wyjścia nie widzę. Dobrze, że w lodówce mam jakieś jedzenie, no to przynajmniej o tyle jestem bezpieczniejszy i spokojniejszy. Zobaczmy, czy tutaj coś na tych skałach nie zakwitło. Niestety nic. Czyli czuję się tak,
jak na dobrą sprawę pierwszego dnia. Mam trochę więcej zasobów, ale nie mam ani amunicji, ani strzał. I to wcale nie jest przyjemne, a przecież nie będę do kury strzelał z rewolweru. Tu jest złom i wilk. Wilk poziom pierwszy. Nie wiem, jak wilk poziom pierwszy znosi... Aha, już wiem, 3 strzały potrzebuję, żeby go położyć. To był zając albo królik. Jak kto woli. No cóż, podbiegnijmy kawałek. Tu sobie coś rośnie. Tu sobie coś rośnie. Tu też rośnie. O, zbieramy, zbieramy. Złomu mam co prawda sporo, no ale jak już tak leżą 2 kawałki, dobrze by je było podnieść. Okej, na razie... Aha, teraz tak, ja do roślinki, misiek też do roślinki. No pięknie, no po prostu pięknie. Gdzieś tu coś zawarczało złowrogo. Na szczęście z wytrzymałością u mnie dobrze, więc mogę się spokojnie rozglądać, gdzie by tu upolować jaką kurę. Na razie zbieram jeszcze konopie, żeby zrobić z niego rozpałkę. Tam widzę niedźwiedzia na skałach. Nic nie widzę. Okej, spróbujemy go ominąć szerokim łukiem. I zatrzymać się tutaj, pod tymi skałami, na chwilę. Okej, może coś tutaj się znajdzie. Chociaż bardzo mocno w to wątpię. Może się okazać tak, że ten cały dzień będzie raczej marny. Bo jak do tej pory nie widzę skrzynek ani użytecznych roślin. Nie widzę nic. No dobra. Zbierzmy, co się da. I wracajmy do bazy. Coś jest na skale. Cynk ani chybi. No muszę się troszeczkę cofnąć teraz. Jeszcze nie. O, może jak przykucnę. Okej, tak, udało się. I mamy cynk. Dobrze. Cynk się przyda. Coś tu wyrosło. Zbieramy. Tam wilk. I jeszcze skrzynka. Proch. I naboje do pistoletu. Nie jest to najbardziej ekscytujące znalezisko. Może w tej skrzynce będzie co więcej. Proch, strzała, naboje do pistoletu i do karabinka. No okej. I potencjalny dawca pierza. Okej, niezależnie od tego, czy żyje, czy nie żyje. I tak już nie żyje. Strzałę mam jeszcze jedną, bo była w skrzynce amunicyjnej, co mi się bardzo podoba, bo to znaczy, że jest szansa na upolowanie jeszcze jednej kury.
I widzę jeszcze jedną skrzynkę. Też z amunicją. Jeszcze jedna strzała, no tym razem wreszcie troszeczkę łusek. No ale co dalej? Ale co dalej? Biegnę sobie wzdłuż płotu, bo dawno tu nie byłem, a przynajmniej tak mi się wydaje. I w ten sposób może uda mi się zebrać więcej. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze coś znajdę. Tu jest skrzynka budowlana. Gwoździe złom. Tu sobie rośnie dzika marchewka. Tu jest dziki złom. Też dwa kawałki. Nie, to kamień jakiś jest polny. Jakiś narzutowiec otoczak. Dobrze, wobec tego dalej. O, znowu widzę konopie. Przynajmniej tego nie brakuje. I kawałek złomu znowu. Dobrze. No to podbiegnę do płotu i przyjrzę się tej skale. Nie, to nic nie jest. Niestety. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. No, co zrobić? Czasami tak jest, że dzień jest taki, powiedzmy sobie, mało obfitujący w znaleziska, a czasami jest tak, że wraca się z pełnym ekwipunkiem. Ale to nie będzie taki dzień. Chyba. Jeszcze się nie skończył, więc szanse są, że znajdę coś więcej niż do tej pory. Ale póki co nie widzę. Nie będę ryzykował złamania nogi, więc nie skaczę. Ok, przybliżmy się do płotu w takim razie jeszcze. I jeszcze kawałek wzdłuż płotu można pobiec. Konopie znowu. Świetnie. I dalej. I co dalej? Dalej niewiele. A praktycznie rzecz biorąc nic. Co najwyżej można podziwiać widoki z różnych skał. O, proszę bardzo. Czyżby tam coś było? Czy to tylko tak wygląda zachęcająco? Nie, coś jest. Jest. I potas mamy, proszę bardzo. Rozejrzyjmy się jeszcze. Nie, to jest kamień. Więc nie jest to żadna ruda. No to nic. To w takim razie szukamy dalej. I dalej wzdłuż płotu. Ok. Potencjalny dawca pierza. Trafiony, zatopiony. Czy ja mam jakieś gwoździe przy sobie? Mam. Ehe, 6 gwoździ mam. Dobrze, to mam 6 gwoździ. To potrzebuję 12 patyków. No to też mam. To też mam, słuchajcie.
To mam wszystko. Tak. Ciach. Ukręć łeb. Opraw. 4. No dobrze. 4 strzały będą. Niech będzie i tak. Amunicja, strzały. Jeszcze? A, gwoździ zbrakło. Gwoździ zbrakło. Trudno, może znajdę jakieś jeszcze po drodze. Na razie widzę konopie. A jak powiedziałem, potrzebuję go teraz dużo. I to już nie tylko do robienia sznurka, ale przede wszystkim do robienia brykietów opałowych. Gdzieś go słyszałem, ale nie widziałem. O, i zatoczyłem koło. Zdaje się, albo są to tak podobne skały do tych, przy których byłem, że wydaje się, jakbym zatoczył koło. A ciągle biegnę wzdłuż płotu. Dobra, dość tego biegania. Trzeba chwilę odpocząć. Zobaczmy. Jakieś znalezisko. Nic, tam chyba coś rośnie. Mogę podbiec. Jest konopie. I jeszcze 2 sztuki. Świetnie. Chciałem przebiec pod tym mostem. Zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Ale za wiele to tutaj nie ma. O, skrzynka budowlana. Kolejna. I kolejną roślinkę widzę też na horyzoncie. Znowu są gwoździe. To robimy strzały. I roślinka ciach. Dobrze. No to cóż, szukamy teraz jeszcze kur. I być może uda się powiększyć kurnik i mieć już 2 sztuki. Tu żadnych metali, niestety. Może tam? Albo tu. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Więc spokojnie zbiegam na dół i dalej biegnę wzdłuż płotu. Tam u mnie z wytrzymałością. Aha, tak, czyli to trzeba zjeść. Marchewę trzeba zjeść. Dobra, fileta nie będę jadł na surowo, więc może rzeczywiście będzie lekki problem z wytrzymałością teraz. Będę się musiał poruszać nieco wolniej. No i już tutaj pomalutku celować w stronę bazy, bo jak widać cienie robią się coraz dłuższe. No to dobrze, to centralnie przejdźmy w takim razie w stronę bazy. Ile można biegać, tyle będę biegał. Na razie jeszcze chwilę oszczędzam siły. Nic tu nie było. Dobra, można pobiec. Skrzynki 2. I roślinka 1. I jeszcze złom. I tu jest budowlana. Znowu gwoździe, z czego się bardzo cieszę. I ta druga jest budowlana. Bardzo dobrze. O, zapałki. Świetnie.
To jest dobre znalezisko. A tak swoją drogą jestem ciekaw, czy zapałki można wytwarzać, bo nie pamiętam. Szczerze powiem, nie pamiętam. Będę musiał zobaczyć, czy to na stole warsztatowym. Najprawdopodobniej na stole warsztatowym. O, Holender. No tam się gęsto trochę zrobiło. Przyznam szczerze, za gęsto jak dla mnie, więc opuszczam przyjęcie i idę dalej. Mam nadzieję, że zanim zrobi się całkiem ciemno, ja do bazy dotrę. Są piórka, wobec tego robimy kolejny komplet strzał. Tam wilk. No ja powinienem się w tamtą stronę kierować. Czyli na południowy zachód. I tak też próbuję się przedostać, a tu się robi coraz ciemniej. O, kura, ale już jest za ciemno, żeby na nią polować. Dobrze, na razie jej się udało. Mam nadzieję, że uda mi się upolować następnego dnia coś. Aha, już nie jestem w stanie biegać. Dobrze, muszę teraz tylko spokojnie i bezpiecznie dotrzeć do domu. Co jak widać może być lekko utrudnione. Nie lezie za mną. No i dobrze, w amunicyjnej proch i do strzelby amunicja, tutaj sznurek, gwoździe, deski i elektryka, czy też elektronika. Ja na to mówię elektronika, więc niech tak zostanie. Słuchajcie, jest już naprawdę ciemno. Ja już niewiele co widzę. Biegać nie jestem w stanie. No nie powiem, żeby ten dzień zaliczyłbym. Nie powiem, że ten dzień zalicza się do udanych. Bo tak to powinno brzmieć. Mam tylko nadzieję, że jakoś bezpiecznie do bazy dotrę. Nie nadzieję się na nic. Ale zdaje się, że do domu to jeszcze kawałek. No, nie było to rozsądne z mojej strony zapuszczać się tak daleko i nie patrzeć, jak wysoko słońce stoi na niebie. Dobra, podbiegnijmy trochę, póki mogę. Jest już 100% ciemno. Dobra, to jest jakieś małe zwierzę. Słuchajcie, ja w ogóle nic nie widzę. W związku z powyższym zrobię rzecz następującą. Zatrzymam się tutaj. Rozpalę ognisko. I spróbuję przetrwać noc na zewnątrz. Żeby rozpalić ognisko, to ja najpierw muszę sobie coś urąbać. Spróbuję znaleźć miejsce, drzewo, jest dobrze i zrobić ognisko. Czego ja potrzebuję do ogniska? O, jeszcze jedną kłodę drewna. Tu jest chyba duże drzewo. No i już robi się zimno. Dobrze.
To teraz szybciutko ognisko. Niech się tworzy. Dobrze, ja zbiegnę tutaj do tego świerka. Mamy. Okej. I tu spróbuję noc przetrwać w takim razie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Raz. Dobrze. I jeszcze tutaj. Tu już jest pewnie poza zasięgiem ogniska, ale co zrobić? Ważne, żeby mieć pełne ognisko. No i liczyć na to, że żaden zwierzak tutaj nie przylezie. Jeszcze by się coś przydało, ale niech tam. Zostaję tutaj. Okej, a w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam jak zwykle do polubienia, komentowania, subskrybowania. Jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!